Cześć, to Dominik, witam na kanale Don't Stan i zapraszam na kolejne podsumowanie wyścigu dzisiaj w lidze Sims Sprint Series na torze Imola. Przechodzimy już tutaj do wyścigu. Kwalifikacja, jak widać, tutaj nie za bardzo udane. Mój teammate mnie przeskoczył. Mi ogólnie ten tor strasznie tutaj nie podchodzi. Ja pierwszy raz w ogóle w tej edycji jechałem ten tor i w ogóle nie miałem tutaj jakby tempa w kwalifikacjach, a zobaczymy oczywiście, jak tutaj wyścig będzie, bo w wyścigu zawsze trochę mi lepiej idzie. Tutaj widać, już do pierwszego zakrętu dużo tutaj chaosu. Tam mój teammate gdzieś odpuścił, mi udaje się go wyprzedzić. Tam jeszcze chyba Mercedes się próbował wciskać. Mi się udało jakoś go przyblokować, więc udało mi się jedną pozycję zyskać, tak, na korzyść właśnie, na korzyść jakby mojego teammate'a. Tam już nie odpuścił, to byś był gdzieś na ten arce. No i to właśnie tak, gdyby tam, no, ogólnie tam teammate wchodził w sumie w trzech, tak, do tego pierwszego zakrętu, ale odpuścił, tak, żeby tam nic się większego nie stało. No ja na tym skorzystałem. No i jedziemy dalej, więc póki co jedna pozycja na starcie zyskana, no i zobaczymy oczywiście, jak tutaj będzie dalej się to toczyło. I jak widać tutaj kierowca z przodu na hardach, tutaj większość kierowców startowała na medach, ten chyba, nie wiem, może z trzech kierowców chyba, jeśli dobrze pamiętam, jakoś była na hardach właśnie na początek tego wyścigu. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj drobny kontakt mojego teammate'a ze mną, ja na szczęście tutaj się wyratowałem i jadę dalej, tam teammate przez to stracił i chyba tam też ogólnie później mówił, że lekko sobie skrzydło uszkodził, więc ogólnie no niezbyt tutaj dobrze ten początek wyścigu dla niego się potoczył. No on ogólnie tutaj po kwalifikacjach, jako że właśnie był przede mną i tam ogólnie był 30 przede mną, więc no tutaj dobrze tutaj prezentował formę i też jakby takim treningu przed wyścigiem tak samo dobrze mu całkiem szło. Ogólnie miał lepsze tempo niż ja, więc tutaj szansa była na to, że może jakieś punkty mu się uda w końcu uzyskać, bo ostatnio miał po prostu sporo pecha na Monzy, gdzie tam też był dosyć wysoko w pewnym momencie, na później safety car, trochę tam spadł, na koniec tam jakiś był jeszcze incydent, więc już też poza punktami, więc może dzisiaj, tak? No i to właśnie biorąc pod uwagę tę formę w treningu, no to no tak wygląda, jakby ewentualnie miała być ta forma na to, żeby być przede mną. Ja bym tutaj po tym właśnie treningu to ogólnie celowałem jakieś 1-2 punkty może. Czyli tak, właśnie w kwalifikacjach byłem na 10, więc ogólnie teraz jestem na 9, więc mniej więcej właśnie w te jakby pozycje celuję, czyli gdzieś tam mniej więcej 10-9 miejsce. No oczywiście tak, zobaczymy, jak tutaj się to wszystko potoczy, bo wiadomo, tutaj dużo się może dziać. Raczej tutaj w ogóle nie miałem pod uwagę gdzieś tam szans na walkę z tymi kierowcami z przodu, no bo tam strata właśnie była chyba 1,3 do pole position, więc jakby tutaj duża przepaść, ale też biorąc pod uwagę właśnie te moje kwalifikacje w innych ligach, gdzie tak samo mam dużo gorsze właśnie te czasy, a w wyścigu jakoś tam udaje się te punkty zdobyć i nawet czasami trzymać właśnie tych szybkich kierowców, więc zobaczymy. Ale tutaj w ogóle nie miałem pewności za bardzo, więc ja mówię, bardzo mało jechałem na tym torze. Tutaj już mamy wirtualny safety car gdzieś tam z tyłu, kierowca Saubera poleciał, ale mamy tylko właśnie wirtualny, nie mamy pewnej neutralizacji. Także teraz tutaj chwila teraz będzie na relax, tak? Nie. Wtedy jak zahaczyłem cię w duchę. Tutaj jeszcze właśnie teammate potwierdza, tak, odnośnie tego. Naderwałem, ale tak wiesz, to jest light zielony. Tego, ten kontakt ze mną, no właśnie tam sobie lekko skrzydło. Tutaj jeszcze ogólnie też inna rzecz. Jeden z kierowców Alpin, który był gdzieś tam z przodu, ale on altabował podczas właśnie tej neutralizacji, bo tam jakieś podobnie problemy z mikrofonem i przez to spadł aż tam nawet dwie pozycje za mną. Więc to kolejna pozycja zyskana. Co to się dzieje? Więc tak mamy już 6. pozycję, więc jest ok. Ale jakby wracając jeszcze do tego właśnie tutaj mojego tempa, no ja właśnie jak jeździłem, w ogóle nie miałem takiej pewności na tym torze. Wiele tych zakrętów strasznie słabo, wolno przejeżdżałem, więc no tak jak mówię tutaj, ja ogólnie starałem się jakieś tam minimalne punkty na ten wyścig i tyle, tak? No ale oczywiście zobaczymy, jak tutaj się to potoczy. Tutaj już kierowca Mercedesa raz mi się od zewnątrz gdzieś tam pokazuje. Ja tutaj staram się go gdzieś blokować i to się udaje. Musiałem trochę tej baterii tutaj zużyć, jak widać, już tutaj mam tylko 30%. No ale udało mi się tą pozycję tutaj uzyskać, no i też oczywiście przez to troszeczkę straciłem kontaktu do kierowcy z przodu, ale cały czas jestem jeszcze poniżej sekundy, więc tutaj ogólnie szansa oczywiście jest tak na to, aby
gdzieś, znaczy żeby ten DRS mieć, bo tutaj ten DRS mamy tylko w jednym miejscu, ale on jest dosyć tutaj mocny, bo ta prosta startowa jest dosyć długa i właśnie dzięki temu temu DRS-owi tutaj można ewentualnie wyprzedzać. Oczywiście o ile kierowca z przodu też za bardzo, jeśli tego, ten kierowca nie ma też tego DRS-u, lub jeśli ma tej baterii dosyć mało, no to wtedy jest szansa, tak? Bo tak jak mówię, jest długa prosta, więc można się dobrze napędzić i tutaj próbować do pierwszej szykany tak atakować. Także no cóż, przejdziemy sobie troszeczkę dalej, zobaczymy czy gdzieś jakieś pozycje uda się zyskać. Więc tak jak mówię, tak przejdziemy sobie troszeczkę dalej, tutaj jestem póki co 8 pozycja, ale jak widać tutaj już jestem na 7 pozycji, tam kierowca Visakasza, który był przede mną, popełnił błąd w pierwszym sektorze, ja go wyprzedziłem, teraz tutaj się zabieram za kierowcę McLarena, jak widać tutaj on ma DRS, ale ja mam więcej tej baterii, tam pali mu się lampka, tutaj teraz do pierwszej szykany, ja sobie zostawiamy miejsca, tutaj jeszcze cały czas koło w koło, ale w tym momencie ja teraz używam overtake'a z tego względu, że wiedziałem, że kierowca McLarena nie ma za dużo tej baterii, więc w tym momencie udało mi się tutaj ten manewr zakończyć i wyprzedzić go, więc no kolejna pozycja zyskana, jest 6 pozycja i tutaj Alpinka z przodu jest troszeczkę ponad sekundę, więc ja teraz muszę podgonić tak, aby zbliżyć się do niego na tyle, żeby mieć ten DRS, bo tutaj bez tego DRS-u no oczywiście wtedy ja będę na stosownej pozycji, jeśli chodzi o kierowcę McLarena, który jest za mną, no bo on wtedy będzie mógł mnie ewentualnie wyprzedzić. Także tutaj staram się troszeczkę właśnie tak przycisnąć, ale też mam trochę więcej tego tej przestrzeni z przodu, więc jestem w stanie tej nawet troszeczkę później dohamować i jak widać tutaj już się zbliżyłem na poniżej tej sekundy do kierowcy z przodu, więc ten DRS będę miał i tutaj bez problemu będę mógł się obronić przed kierowcą z tyłu. No, chociaż widać tej baryterii za dużo nie mam, więc na niebochopą musiałem ominąć, ale się tam jeszcze mój teammate ogólnie że tak powiem z przygodami gdzieś tam tak musiał omijać no to lipa. Jakiegoś kierowcę, tak dostał to 3 sekundy, więc póki co ten wyścig się dla niego, o dziwo, na te podwójne niedobrze tutaj jakoś, że tak powiem, szypychowo może się za niego toczy, bo tak ja na początku mówiłem, że on tej no, szansy, znaczy miał lepsze tempo ode mnie, więc no, teoretycznie powinien być gdzieś przede mną, a póki co ja tutaj zyskuję kolejne pozycje, już jestem na 6 pozycji, więc tutaj dosyć wysoko i mam teraz tutaj dwóch kierowców przed sobą, którzy ze sobą walczą. I jak widać też na minimapce tam po lewej stronie przewaga później kierowców z przodu, tak, jest bardzo, bardzo duża. Więc a tutaj jak na razie jest szansa na jeszcze dwie pozycje mniej więcej na zyskanie. Więc no nie jest tak źle jak początkowo myślałem. No ale oczywiście zobaczymy, jeszcze tutaj jest dużo, dużo. Ale nie uciekałem daleko tutaj. Bardzo byłem blisko tych kierowców z przodu, tam Texie był po lewej stronie. On troszeczkę odpuścił jednak do tego zakrętu, w sumie liczyłem, że jednak będzie tam próbował troszeczkę walczyć. Ja tutaj mu sobie podziękowałem za to, że on tam gdzieś nie próbował mimo wszystko. I ja dzięki temu właśnie tam bez problemu go wyprzedziłem, teraz jestem tutaj bardzo blisko kierowcy Red Bulla. Tutaj gdzieś jeszcze się Alpinka wciska, ale nieudanie. Ja ogólnie dostałem już 2 ostrzeżenia, ale też byłem troszeczkę zdziwiony tym. To wszystko na jednym okrążeniu. Teraz tutaj troszeczkę szeroko. I jakimś cudem dostaję kolejne strzeżenie i mam już 3 sekundy. I tutaj ogólnie też jeszcze rzecz, o której też nie wspominałem. To jest to, na którym można tutaj sporo, można tutaj kar nałapać. Więc to jest właśnie też rzecz, na którą tutaj ja staram się uważać. Zazwyczaj ogólnie w wyścigach tak, tych kar za bardzo to nie łapię. No ale tutaj niestety na jednym okrążeniu 3 ostrzeżenia, od razu 3 sekundy. Więc bardzo mi to komplikuje właśnie na ten moment, tak? Bo jak widać, te kierowcy oczywiście nie mają tych kar. Więc... No wiadomo, to mnie troszeczkę stawia na przegranej pozycji, no ale oczywiście zobaczymy, jak to dalej będzie się zaczęło. Może tam inni kierowcy będą też ewentualnie tych kar mieli. Jak tutaj widać, kierowca Red Bulla już dosyć wcześnie zjeżdża do pit stopu, co było dla mnie troszeczkę zaskoczeniem, do tej strategii. No to tak, medy hardy, te medy mniej więcej na 14 okrążeniu. I później oczywiście hardy już do końca. On tutaj już na 9, tak, na początku 10 okrążenia zjechał, więc bardzo szybko, chyba że ewentualnie to podcięcie tutaj bardzo, bardzo dużo daje. No ale cóż, no tutaj kolejna pozycja zyskana, więc jestem już 4. W tym momencie patrząc na przewagę kierowców z tyłu, to jest, można powiedzieć, maksymalna pozycja, jaką byłbym w stanie tutaj uzyskać. Chociaż tutaj tak zużycie opon jeszcze jest całkiem dobrym stanie te opony. Ale no to jak mówię, to jest mniej więcej na ten moment, tak, patrząc
maksymalna pozycja, jaką jestem w stanie ewentualnie uzyskać, mimo że ja i tak u mnie cały czas oczywiście tutaj celuję w tą, nie wiem, tam 9., 10. pozycję, bo tu jeszcze może się dużo wydarzyć. Ale póki co coraz to lepiej wygląda, ja już zaczynam troszeczkę pewniej się czuć na tym torze, więc to też ogólnie powoduje, że to tempo zaczyna być lepsze. I no i ogólnie tak troszeczkę mam większe właśnie pewności, więc może tutaj jednak będzie szansa na trochę więcej tych punktów niż tam jeden czy dwa. No ale to oczywiście teraz tutaj przez to, że nie mam nikogo przed sobą, jest duża tutaj przerwa, no to mam kierowcę z tyłu, który teraz będzie się tutaj do mnie już zbliżał, tak jak widać tam już taksi powoli się gdzieś tam pojawia w moim lewym lusterku. I w tym momencie mamy safety car, więc ogólnie tak naprawdę... tutaj tak ogólnie, tak, teammate jest zadowolony, no bo jemu to ratuje wyścig, bo, no bo on tam miał uszkodzone skrzydło, tak, gdzieś tam, no spadł dosyć daleko, jak widać. Może być, może być. No bo on już wcześniej zjechał do pit stopu. Kurde, właśnie. Przejechałem w linię mety. Ale tak samo to mi też tutaj ratuje troszeczkę z tego względu, bo taxi właśnie tutaj mnie powoli miał tutaj wyprzedzać. A dzięki temu tutaj udało mi się właśnie tą pozycję wybronić, tak, na tym safety carze. Więc oczywiście, no ale teraz jako, że mamy safety car na tym 11 okrążeniu, on mniej więcej się skończy koło 14, więc moment, w którym mniej więcej bym zjeżdżał i tak, więc oczywiście teraz tak jest strategia. Zjazd do pit stopu, zakładamy hard i jedziemy do końca. Nie wiem, to się nie da. Przechodzimy sobie już do restartu, tak, tej końcówka 13 okrążenia, zaczynamy 14 okrążenie. Ja tutaj ogólnie straciłem miejsce na rzecz Texiego właśnie w pit stopie, tutaj miałem ten pit stop troszeczkę dłuższy, no ale nie jest to ogólnie niestety jedna pozycja tylko, więc ale nie jest tak najgorzej. Jak widać tutaj bardzo, bardzo zimne opony, ale już mam tutaj restart, bardzo tutaj długo byliśmy przytrzymywani. I ja tutaj ogólnie jestem już bardzo blisko kierowcy Alpine, więc tutaj szansa ewentualnie na może ewentualnie wyprzedzenie. Tutaj jeszcze w ogóle McLaren, który gdzieś tam był z przodu, tak samo tutaj dosyć dużo stracił. Ja tutaj staram się gdzieś mniej więcej powalczyć, tak? Chodzę od tej wewnętrznej, w sumie od zewnętrznej, tak, tego McLarena, ale wiedzą też, że on jest bardzo szybki, więc ja tutaj jakoś za bardzo się nie broniłem, tak, bo wiedziałem, że i tak czy tak on by mnie po prostu wyprzedził, więc żeby tutaj nie tracić za bardzo czasu, tak, to po prostu je odpuściłem i starałem się oczywiście teraz trzymać za tym kierowcą z przodu i też jak widać tutaj w tym momencie mamy tutaj kierowców za mną, dwóch, którzy już też mają 3 sekundy kary, więc no nie jestem póki co sam, tak, tam gdzieś kierowcy z tyłu jeszcze nawet tych kar mają więcej, no ale ogólnie tak, mam tutaj jakby Texiego z przede mną, który jest bez kary, więc to ogólnie tak tutaj nie jakoś napawało optymizmem, no bo on wtedy i tak byłby przede mną, mimo że ja tam powiedzmy to tempo miałem jakby do momentu, kiedy go wyprzedzałem, było całkiem niezłe, nawet ewentualnie może gdzieś tam ciut lepsze. No tak jak mówię, tutaj z każdym okrążeniem coraz lepiej czułem się na tym torze, więc ta pewność była troszeczkę lepsza. Tutaj właśnie jeszcze kierowca Alpine właśnie wcześniej tam po błędzie dosyć szeroko wyszedł, tam kierowca McLarena go wyprzedził, więc teraz jest oczywiście tutaj szansa na to, żeby kierowcę Alpine tutaj właśnie ewentualnie próbować wyprzedzić. No ale oczywiście tak, ja muszę się trzymać w DRS-ie i liczyć na to, że McLaren z przodu, który na początku tak tego wyścigu do tego safety cara, on tam był strzałówką, dosyć duża przewaga, więc liczę też na to, że właśnie kierowca McLarena uda mu się tutaj zerwać ten DRF właśnie kierowcy Alpine i wtedy ja będę miał szansę tutaj oczywiście na wyprzedzenie. I tutaj bardzo, bardzo blisko się trzymam kierowcy z przodu, tam kierowcy z tyłu tak samo, oczywiście stawka zbita, ale to się pewnie po jakimś czasie zacznie tutaj powoli znowu rozdzielać, tak, pewnie ta czołówka z przodu tych, czyli tam kierowca Mercedesa, Ferrari i właśnie McLaren prawdopodobnie niedługo tam gdzieś może odjadą, no i my tutaj będziemy starali się między sobą ścigać. Tutaj no, kierowca właśnie, tak, Texi, tak, z tyłu jest Red Bull, tam jeszcze Mercedes, no to są kierowcy, tak, z którymi tutaj ewentualnie mam szansę powalczyć i czuję się tutaj właśnie na siłach, że to ogólnie będę w stanie tutaj zrobić, tak, że oni gdzieś tam za bardzo mnie odjadą. Na tą właśnie trójkę z przodu no, mam za małe, za wolne tempo, żeby gdzieś tam w ogóle próbować. Chyba że oczywiście jakiś byłby incydent, gdzieś tam oni będą ze sobą walczyli, może coś się stanie. No ale póki co tutaj tak, muszę teraz mimo wszystko bardziej się patrzeć z tyłu, bo Alpinka z przodu jest dosyć daleko, więc ja na slipstreamie tutaj nie byłem w stanie się podciągnąć, a tam kierowca właśnie Red Bulla był bardzo, bardzo blisko. Ale wydaje mi się, że i też ogólnie trochę zauważyłem, że tutaj kierowcy dosyć mocno tej baterii używają, więc ja dzięki temu miałem tutaj szansę na to, aby
mimo wszystko się wybronić, tak? Bo po prostu mogę sobie ustawić tego hotlapa na tej prostej i wtedy oni, mimo że mieli ten DRS, ale nie mieli tej baterii wystarczająco tyle, żeby gdzieś tam próbować atakować do pierwszego zakrętu. Mimo że mieli ten slipstream. No i ja też oglądam tu jeszcze kolejne ostrzeżenie, więc no na ten moment to wygląda no niezbyt dobrze, bo mam 3 sekundy, kolejne ostrzeżenie, więc no zaczyna się tutaj robić troszeczkę ta moja sytuacja bardziej skomplikowana właśnie przez te kary. Coś, co ogólnie mi się do tej pory udawało właśnie unikać i na tym gdzieś może korzystać na koniec wyścigu, no to teraz niestety no tutaj to nie wygląda za dobrze, ale to też właśnie z tego powodu, że no ja tej pewności miałem dosyć mało. No, oczywiście z okrążenia na okrążenie było coraz lepiej, ale no jednak to jeszcze było daleko od ideału. Tutaj też jak widać teraz kierowca Alpine z problemami tam cały czas gdzieś mu zarzuca tył, więc to też ogólnie dobrze dla mnie jest, bo wtedy ja to jestem w stanie się do niego zbliżyć bez problemu. Jak widać, on tam jeszcze ten DRS chyba miał, ale ja tutaj stopniowo się zbliżam, bo jemu ta lampka z tyłu się pali, która sygnalizuje, że tej baterii ma dosyć nisko, mało. Ten poziom jest bardzo niski, chyba poniżej 10%, czy 20%, wtedy to się pojawia. Kurde, teraz tutaj kolejne ostrzeżenie, więc tak jak właśnie mówiłem wcześniej, no ogólnie to niezbyt dobrze tutaj wygląda, ale to też takie, tutaj dużo takich miałem głupich błędów właśnie, gdzie mogłem bez problemu się zmieścić, a po prostu, nie wiem, gdzieś chwila może rozkojarzenia, ze szeroko wychodzę i dostaję właśnie głupie ostrzeżenie. No ale no cóż, wracając tutaj jeszcze do tego, że miałem tej baterii dosyć dużo, teraz zacząłem sobie tej baterii troszeczkę właśnie oszczędzać, tak aby tutaj mieć na ewentualny atak i też ewentualnie obrony, ale jak widać też kierowcy z tyłu troszeczkę są dosyć daleko, więc też nie muszę tutaj skupiać. No ja teraz liczę na to, że kierowca z przodu w końcu straci ten DRS i będę mógł w stanie go tutaj wyprzedzić. No ja tutaj cały czas w pościgu za kierowcą Alpine przede mną jestem coraz bliżej, ale to mówię, ten kierowca miał dosyć problemy z utrzymaniem na to, że teraz tutaj tak na tej szykanie wylatuje poza to, tam gdzieś próbował uratować. Nieszczęście później, że tak powiem, pechowo, no, tak jak nie widziałem na powtórce. Próbował jakoś się wyratować i przez to jakby wrócił na tor, odwrócony. W przeciwnym kierunku do jazdy. Kierowca chyba tam Mercedesa, który jechał za nim, uderzył w niego, skasował właśnie Alpine. W tym momencie właśnie kierowca tutaj Alpine no, już jakby kończy wyścig. No i ja oczywiście też dzięki temu zyskuję tej pozycję bez jakby walki, co ogólnie tutaj często się w moim przypadku dzieje, że tutaj mam bleka, ale sporo tych pozycji na zespół się zyskuje z tego powodu, że kierowcy gdzieś tam właśnie wylatują, tak jak na początku tam był kierowca Arbi, który tak samo gdzieś poleciał, zyskałem pozycję, teraz właśnie tej kierowcy Alpine. Nie mogę, bo mam przed sobą maklera, więc tak to ogólnie tutaj często wygląda w moim przypadku, ale też oczywiście są pozycje, które gdzieś tam po dobrej walce mi się udaje zyskać. Teraz tutaj mój teammate, który jest dosyć wysoko, bo jest na 6 pozycji, on też tutaj udało mu się w końcu troszeczkę pozycji zyskać, tak, po tym początku, który był bardzo pechowy dla niego. Ja ogólnie teraz mimo wszystko, że mam hardy, zjeżdżam ponownie do pit stopu na kolejny komplet świeżych medów, bo oczywiście te medy bez problemu tutaj starczą do końca. Tego względu, że tutaj będzie no jakiś 10 okrążeń na tych oponach, a no, strategia jakby na początku, która tam mniej więcej była na jeden pit stop, tak, to medy się na początku jakby zmieniało na 14 okrążeniu, ale wiadomo na początku te opony się bardziej zużywają, bo jest bolid cięższy. Teraz to nie będzie problemu. Tam część kierowców z niej zjechała, dosyć byłem troszeczkę z tym za jakby no, nie mogę powiedzieć, że zaszokowany, po prostu zdziwiony, tak, że te kierowcy jednak nie zdecydowali się zjechać, więc oni tutaj będą mieli tutaj problem na tych właśnie hardach. Mój teammate tak samo też zjechał, ale on zjechał na hardy mimo wszystko, on był na medach, tak, już troszeczkę tam zużytych i teraz zdecydował się na hardy. Najwyraźniej po prostu nie miał może już innego kompletu. Pierwsze czterech nie zjechał. Bo jak widać, tak, on tutaj no, dwa razy zjeżdżał na medy, więc no, za bardzo tutaj nie miał wyboru. No ale cóż. Powiem ci, tak ja dużo odrobiłem. Właśnie liczyłem na tego. Mimo to, że tak, tam oczywiście robiliśmy tam tak jakby podwójny pit stop, tam dużo nie stracił, ale ogólnie tak zaczyna tam troszeczkę mu ten wyścig powoli wracać, więc jest tutaj szansa na dobre punkty dla zespołu. Więc no cóż, przechodzimy sobie do restartu. Ja byłem. No i mamy już tutaj końcówkę 21 okrążenia, zaczynamy 22 i powoli przygotowujemy się do tego restartu. Tutaj temperatury dalej niskie, ale troszeczkę lepsze niż na tych hardach.
I zobaczymy, jak teraz ten tutaj restart będzie, ale jak widać tutaj w tym momencie razu, już restart jest wykonany. Za bardzo nas kierowca z przodu nie przytrzymywał. Więc ja ogólnie tutaj nie byłem aż tak blisko jak wcześniej, tak, ale mam tutaj kierowcę Ferrari przed sobą, który gdzieś tam wcześniej był dosyć z przodu. No ale to też ogólnie spowodowane tym, że kierowcy z przodu, którzy wcześniej byli, oni tam zjechali, niektórzy nie zjechali, ja teraz tutaj ogólnie kierowca Mercedesa tam... Kierowca Ferrari się do niego wciskał, tak, ja tutaj zobaczyłem, że jest miejsce po zewnętrznej, ale w sumie to był bardzo, bardzo tutaj zła decyzja, bo ja tam za mało miejsca było, tak, ten kierowca Mercedesa mnie tam troszeczkę przez to wypnął poza tor, ja straciłem strasznie dużo pozycji na tym, bo spadłem aż za teammate'a, później tą pozycję odzyskałem, bo właśnie kierowca Mercedesa znowu gdzieś tam z problemami, tam jeszcze jakiś inny kierowca też po drodze poleciał, więc no w tym momencie, tak, 8 pozycja i teammate w końcu jest przede mną, tak, gdzie... No był na kwalifikacjach przede mną, później na początku wyścigu mi się udało go wyprzedzić i teraz udało mi się w końcu jakoś tutaj wrócić, świetna pozycja, więc dosyć dobrze to wygląda. No ale oczywiście on jest tutaj na hardach, więc nie będzie miał tej przewagi opon, więc ja tutaj będę starał się oczywiście podgonić. Ale póki co oczywiście tutaj będę za nim jechał, dopiero jak będzie gdzieś tutaj szansa na to, żeby tutaj jakoś to bez problemu wyprzedzić, tak żeby to jakoś nie tracić czasu, to wtedy ewentualnie. Póki co ja tutaj oczywiście mówię, żeby on jechał, tak. Nie zwalniał i staramy się cisnąć. Nie widać pełno kierowców naokoło z karami. Kierowca z tyłu właśnie gdzieś tam kara 10 sekund, 12. 10 sekund jest. Mój teammate z tą trójką, ale on od tej trójki będzie starał się odwołać, bo tam ogólnie był to bardzo pechowy incydent, za co dostał właśnie tą karę. Tam gdzieś kierowca drugi, kierowca McLarena 6 sekund, więc dopóki co ogólnie jest szansa tutaj na jakieś dobre punkty. I oczywiście będziemy tutaj starać się tutaj jak najbardziej to zmaksymalizować teraz właśnie razem z moim teammate'em, więc zobaczymy tu, czy uda nam się oczywiście tutaj coś jeszcze zdziałać, jakieś jeszcze tam pozycje właśnie zyskać wyżej. I ewentualnie tak w końcu tutaj w komplecie tak dowieść dosyć tutaj dużo punktów, bo tak jak mówię, do tej pory teammate ogólnie gdzie on dosyć dobry tempo zazwyczaj ma w tym wyścigu, tylko po prostu ma gdzieś... Zazwyczaj na końcu wyścigu ma gdzieś jakiegoś pecha i tych punktów na koniec niestety nie dowodzi. Więc zobaczymy, może tutaj w końcu to będzie takiego przełamanie i tutaj całkiem dobrą tutaj pulę tych punktów dowiezie. No oczywiście też tutaj będę się starał tak, żeby tak samo tutaj to zrobić. Także być może to będzie taki całkiem dobry wyścig dla Hasa. No i tutaj niestety teraz teammate troszeczkę stracił tego tempa. Nie ma DRS-u, tak. Baterii tak samo jak widać nie ma, więc ja tutaj bardzo, bardzo szybko się nim oporałem. No i teraz oczywiście będę starał się tych kierowców z przodu dogonić, bo jak widać to jest ponad sekunda straty, więc będzie ciężko tak, żeby... zobaczymy oczywiście jak to będzie wyglądało, ale tutaj muszę się teraz starać tak, aby ich podgonić i być poniżej tej sekundy oczywiście później przed detekcją, ale jak widać tutaj Powoli tutaj zaczynam się zbliżać. Tam kierowca Red Bulla, który jest przed nami, on nie zjeżdżał do alei na tym safety carze, więc on jest tutaj trochę zmęczony w tych hardach. I jak widać tam kierowca z przodu, który jest też przed nim, już tam troszeczkę odjeżdża, więc ten McLaren, który jest tutaj przede mną, no on jest chyba troszeczkę blokowany i jak widać no tutaj bardzo ta strata tutaj zmalała. No wcześniej było tam sekunda i dwie, teraz już tutaj jest pół sekundy, więc naprawdę tutaj nie, no albo ja mam takie tempo, albo oczywiście ten kierowca Red Bulla bardzo tutaj słabo jedzie, no ale to też akurat byłoby dosyć normalne, no z tego względu, że ma właśnie mocno zużyte hardy. I teraz tutaj ogólnie szansa tak będzie, aby może już teraz go tutaj wyprzedzić, no on oczywiście tam DRS-u nie ma, kierowca McLarena ten DRS ma, jak widać tutaj się powoli przymierza, ale też oni nie mają tej baterii, oboje nie mają tej baterii, ja tutaj mam dosyć dużo tej baterii, więc bez problemu, ale było za daleko, żeby gdzieś tutaj spróbować zaatakować. Tam jeszcze widać z przodu jest kierowca Misaka Sharpa, który właśnie tutaj jest dosyć wysoko. Ja teraz tutaj miałem lepsze wyjście i udaje mi się już w tym momencie tej kierowcę Red Bulla wyprzedzić, więc tutaj bardzo, bardzo udanie, bo ja biorąc pod uwagę, że właśnie kierowca Red Bulla jest na tych hardach, on by tutaj bardzo nas zwalniał. I jeszcze, nie w sumie już by zwalniał, tak? No bo ja już byłem za nim. Chyba, że go tam rozwalę. Ale bardzo szybko udało mi się tutaj wyprzedzić właśnie kierowcę Red Bulla, więc jest to bardzo tutaj dobra dla mnie wiadomość. Ja sam przed sobą kierowcę McLarena, który w sumie tak naprawdę nie byłem pewien, czy on zjechał na tym stopie, ma świeże tej medy, ale tutaj czuję, że mam bardzo dobre tempo względem jego. On ma też 6 sekund, więc oczywiście w tym momencie jestem na piątym miejscu. Tam mam jeszcze kierowcę Misaka Sharpa, który jest na czwartym.
To jest też takiego kierasa, który jest takim celem dla mojego teammate'a, żeby być przed nim. Gajdzik jest na zużytych, ale, nie? Ale ogólnie, no póki co, to nie wygląda zbyt dobrze, jeśli chodzi dla mojego teammate'a, chociaż on tam oczywiście nie jest jakoś bardzo daleko. Tak, wiedziałem, że nie zjeżdżą. Bo jest już na, tak jest na 8 miejscu. Dobra, się jeszcze no ale coś, póki co, tutaj oczywiście ja staram się skupić na swoim wyścigu. I tutaj jestem bardzo, bardzo blisko kierowcy McLarena, widać tam mu się pali ta lampka, mam ten DRS, ale się cały czas zbliżam właśnie przez to, że mam więcej tej baterii. Ale czuję się byłem za daleko, żeby się zaatakować. Tam kierowca Wisła Kasza. Znowu tutaj z problemami w tym samym momencie, gdzie, w tym samym miejscu, gdzie na początku wyścigu poleciał. I ja dzięki temu uzyskałem już tutaj właśnie pozycję na rzecz tego kierowcy, więc na w sumie dwóch okrążeniach w tym samym mniej więcej miejscu wyprzedzałem dwóch kierowców. Więcej bardzo to dobrze wygląda. Teraz ten kierowca McLarena z problemami z wyjściu tutaj jakby z tego nawrotu. Ja też u mnie tam miałem problemy raz właśnie w tym miejscu. Tutaj muszę mocno zwalniać, bo kierowca właśnie McLarena bardzo, bardzo tutaj słabo mu idzie. Więc ja oczywiście i też patrzę na to, że cały czas mi się pali ta lampka, więc on tej baterii tutaj nie ma, więc jak go będę wyprzedzał, no oczywiście do tego dojdzie na tej prostej startowej, to będzie to bardzo tutaj łatwy manewr. I też jak widać tam czołówka z przodu już ponad 3 sekundy przed nami, więc no tutaj oczywiście nie ma jakby szans, żeby gdzieś tam ich dogonić. No ale w tym momencie tutaj walczę o czwartą pozycję, więc jest ogólnie to bardzo, bardzo tutaj dobra dla mnie wiadomość. Oczywiście tutaj żadnych kar jeszcze nie dostanę i teraz oczywiście tutaj będzie manewr na kierowcy McLarena. DRS, ja tej baterii mam tutaj bardzo dużo, więc tak naprawdę tutaj troszeczkę tego overtake'a, żeby przyspieszyć ten manewr, bo tam jeszcze kierowca z tyłu być może będzie próbował gdzieś się tam wcisnąć, tak żeby się jeszcze przed nim wybronić. I oczywiście bez problemu i mamy czwartą pozycję. Na ten moment, tak, biorąc pod uwagę właśnie kary, no to w tym momencie tak, tutaj bez problemu, ale oczywiście kierowca z tyłu będzie tam gdzieś próbował na pewno jeszcze tutaj starał się walczyć, no bo on ma też 3 sekundy, więc oczywiście w tym momencie tak, jeśli on by mnie wyprzedził, no to byłby przede mną. Więc ja tutaj będę starał się teraz oczywiście ścisnąć ile będę mógł, no ale nie mając tego DRS z przodu, będzie bardzo ciężko tutaj się właśnie wybronić, z tego względu, że tak jak mówiłem, ta prosta jest dosyć długa, więc ta ma się naprawdę dobrze napędzić, więc jedyna tutaj szansa dla mnie jest na to, aby ewentualnie oszczędzić tej baterii i jeśli kierowca z tyłu tej baterii dosyć mocno zużyje, no to wtedy nawet jeśli będzie miał ten DRS, będzie miał ten slipstream, to i tak nie będzie w stanie mnie tutaj wyprzedzić, właśnie z tego względu, że nie będzie miał tej baterii, nie będzie miał tej mocy. Więc zobaczymy oczywiście, czy tutaj uda mi się już na tym okrążeniu wybronić, czy ewentualnie ten kierowca po prostu mnie wyprzedzi. No a wtedy to być może będzie na zasadzie, że będziemy się po prostu wyprzedzać na bieżąco, znaczy na zmianę jakby, tak, co okrążenie. I wtedy może ewentualnie tak, gdzieś na koniec już będzie takie typowe jakby szachy, tak, czyli gdzieś tam ktoś nie odpuści, żeby na następnym ostatnim okrążeniu powiedzmy tak go wyprzedzić, ale jak widać tutaj właśnie kierowca z tyłu, no albo właśnie nie próbował mnie wyprzedzić i odpuścił, albo nie miał tej baterii na to, i tej prędkości, żeby ten manewr zakończyć. Więc póki co ja tutaj otrzymuję się z przodu. Mój teammate też gdzieś tam cały czas z tyłu, ale no, ma cały czas kierowcę Red Bulla na tych zużytych hardach. Nie jest w stanie jakoś za bardzo go tam wyprzedzić. Kierowca McLarena też gdzieś tam się z nami trzyma. Kierowcy z przodu oczywiście jak widać tam bardzo, bardzo duża przewaga. Więc tutaj jakby nie ma szans, no chyba że oczywiście coś by tam się wydarzyło i wtedy ewentualnie kolejną jakąś jeszcze pozycję dałoby się zyskać i wtedy kto wie, może nawet byłaby podium, no ale no to oczywiście póki co dosyć tutaj daleki, odległa, że tak powiem, przyszłość w ogóle, no to ciężko oczywiście, żeby coś takiego się zdarzyło, no ale oczywiście zobaczymy. Póki co ja tutaj cały czas mam walkę z kierowcą Wisła Kasza za mną. Cały czas jednak się tam tutaj trzyma blisko, więc ogólnie tam nie mam jakby za bardzo uciec od niego, ale tutaj właśnie coś, o czym wcześniej mówiłem, że za bardzo nie ma opcji, żeby się wydarzyło, ale w tym momencie właśnie kierowca Ferrari na gdzieś tam ostatnim zakręcie wylatuje tam po błędzie jego, to nie był jakiś tam walka, znaczy nie wiem, że inny kierowca go wypnął, po prostu on zespinował, wyleciał tak i stracił strasznie dużo tych pozycji. No i w tym momencie ja tutaj mam walkę o trzecią pozycję z kierowcą Wisła Kasza, więc to bardzo tutaj się to wszystko zmieniło i też ogólnie dla mnie to się wszystko bardzo tutaj nieźle ułożyło, bo tak jak mówię, ja na przykład tutaj celowałem w 9 miejsce, teraz jest walka o podium, więc oczywiście to całkiem dobrze wygląda, ale też kierowca, który Ferrari, który poleciał, on nie miał żadnych kar, biorąc pod uwagę, że my jesteśmy tutaj bardzo blisko siebie i tych kar tutaj jak widać wszyscy mają, tak, tutaj
No ja mam 3 sekundy, kierowca z przodu ma 3 sekundy, więc my tutaj walczymy między sobą. Kierowca z tyłu ma 9 sekund, więc on oczywiście tutaj jest tak jakby już po zawodach. Kierowca tam z tyłu ma też, McLarena ma też 9 sekund. Więc ten kierowca Ferrari, który tam jedzie za nami bez kar, no on oczywiście tutaj nas będzie w stanie w tym momencie wszystkich przeskoczyć tak na koniec i wrócić sobie na trzecią pozycję chociaż. Nie wiem, na którym miejscu on był, kiedy właśnie ten incydent się stał. No ale w każdym razie, no tak to wygląda, więc no to jeszcze nie jest tutaj zbyt dobra tutaj informacja. Ja ogólnie teraz tutaj w tym momencie strasznie byłem zdziwiony tym, o Boże, mam 6 sekund. Że dostałem tutaj ostrzeżenie, to jeszcze będę oczywiście tutaj musiał weryfikować, tego jeszcze tak naprawdę nie sprawdzałem z innej kamery. Startowej tam. Więc tak naprawdę nie wiem, czy to rzeczywiście ja gdzieś tam wyjechałem, bo to... To tam jakoś się wyściąłem, nie wiem, bo było. Ja ogólnie byłem bardzo zdziwiony. Ja też mam 9, że gdzieś tam właśnie dostałem ostrzeżenie i za to kolejną karę. Jeśli oczywiście to był gdzieś, nie wiem, może był gry, no to będę w stanie się od tego odwołać. Zobaczymy, no ale ogólnie to troszeczkę mi na ten moment krzyżuje plany. No i że tak powiem, w tym momencie jakby pozycja trzecia jest już przegrana, no bo kierowca z tyłu ma tylko 3 sekundy. Ja nie jestem w stanie tutaj, ja pierdzielę, miałbym trzecie miejsce może. Od niego jakby oderwać, tak, żeby właśnie móc skoczyć. Tak, żeby on nie miał tego DRS-u i później oczywiście tempem tak mu odjechać na ponad 3 sekundy. Mój teammate mimo wszystko jakimś cudem, bo on gdzieś tam ogólnie tak był wcześniej za kierowcą Red Bulla, ten kierowca Red Bulla nagle skoczył przed McLarena. Teraz tutaj w końcu mojemu teammate'owi udało się wskoczyć już na 5. miejsce, ale no właśnie, on ma tutaj 9 sekund, chociaż tak naprawdę jeśli odwoła się od tej trójki, no to będzie miał 6. Więc no tutaj jeszcze szanse będzie na jakieś punkty miał, no wiadomo, my tam mamy kierowcę Ferrari, który jest bardzo blisko nas, więc no jeśli w tym momencie by się wyścig skończył i tak jak widać tutaj kierowca z tyłu, ja myślałem, że ogólnie teraz mnie wyprzedzi, bo ja już sobie tak troszeczkę kalkulowałem, jakby on mnie wyprzedzi teraz, ja go wyprzedzę na ostatnim okrążeniu, no i wtedy już tak prawdopodobnie dowiozę to miejsce przed nim, ale oczywiście no ja mam tą karę, więc jakby to nic mi nie zmienia. No ale tak jeszcze wracając, tak, kierowca Ferrari jest tam cały czas blisko nas, więc o, w tym momencie tak naprawdę ja jestem na trzecim miejscu, kierowca Ferrari by mnie wyprzedził, więc ja bym spadł na czwarty. I później kierowca Visakasza by mnie też przeskoczył, więc byłoby to piąta pozycja, no i prawdopodobnie teammate, który byłby za mną, byłby na szóstym miejscu, więc mimo wszystko, gdyby tak to się oczywiście skończyło, to ja i tak byłbym bardzo zadowolony z tego względu, że no, ja bym był wyżej gdzieś niż liczyłem. Mój teammate nie tak samo byłby wysoko w punktach, ale tak, ogólnie ale tutaj właśnie też się troszeczkę zmieniło, bo mimo kierowca, który był za mną, on wcześniej nie, chyba, tak mi się skończy. Wydawało. Nie będę miał, pofarciło mi się. Nie wyprzedził, tak, gdzieś tam odpuścił, żeby zrobić to teraz. Tam gdzieś poleciał, więc teraz jest ponad 2 sekundy już za mną, więc teraz się tutaj pojawia w końcu szansa na to, aby może mu odjechać. Nie będzie miał tego DRS-u, mój teammate będzie miał DRS, więc on będzie w stanie go tutaj wyprzedzić. I jak widać ta strata, no troszeczkę teraz zmalała, ale no, ostatnie okrążenie, ja mam dużo tej baterii, więc teraz będę starał się tutaj wcisnąć, ile będę w stanie tutaj z tego bolidu, gaz podłogę i starać się uciec na ponad te 3 sekundy, które dawałoby miejsce nad nim i ewentualnie wtedy 4. miejsce, biorąc pod uwagę, że właśnie ten cały czas kierowca Ferrari jest tam z tyłu bez tych kar. No i jak widać tutaj 2-4, więc powoli udaje się tutaj zyskiwać. Mój teammate, jak mi tam nie mówiłem, nawet w sumie nie myślałem o tym, żeby gdzieś tam go troszeczkę właśnie przyblokował, żeby on stracił tej pozycji, tego czasu, ale widać tutaj cały czas zyskuje te kolejne 10 sekundy, już tutaj 2-7, więc wygląda to naprawdę dobrze, jest tutaj szansa na dobre punkty. Dojazd tutaj do tej ostatniej takiej szykany. I teraz ogólnie jest taki moment, kiedy mój teammate miał strasznego pecha. A nie! Jak słychać, tam ogólnie krew mu nagle przycięło na tej szykanie. I on ściął, no to dostał 3 sekundy. Inny kierowca go wyprzedził. On zakończył w bandzie, bo zespinował. Ale ja tutaj nie cały czas patrzę na to, że kierowca z tyłu mi na 0 FPS-ów gierkę. Był ponad 3 sekundy za mną i udało mi się go wyprzedzić. P3. Ale Filton oczywiście. Let's go! Tutaj widać tak, no ja ogólnie tak jeszcze P3, P4 i tak. Filton mnie wyprzedził. Ach, kurde. I tak jak dobra, właśnie mówiłem, no kierowca Ferrari wyprzedził, jest 2 sekundy przede mną. 2 sekundy. Więc on ma właśnie to trzecie miejsce. Ja jestem na czwartym miejscu. Zajebiście.
I oczywiście, tak jak mówię tutaj też, jeśli udałoby mi się odwołać od tych 3 sekund, byłbym wtedy na trzecim miejscu, więc na mega, mega sukces tutaj byłby dla mnie. Jeśli nie, to i tak jestem czwarty, więc to i tak dla mnie jest sukces, bo liczyłem na tam 10-9 miejsce, a byłbym na 4 miejscu, więc to naprawdę rewelacyjnie wygląda. Więc oczywiście zobaczymy, jak tutaj będzie. Driver of the Day. Nie, będzie to później właśnie z tym odwołaniem. Tu jest szczególnie Driver of the Day, więc to szczególnie dodatkowy powód do zadowolenia. I, no i cóż, wyścig dosyć emocjonujący. Bardzo dużo się działo. Ja ogólnie nie czułem się dobrze na tym torze, a mimo wszystko dowiozłem naprawdę wysokie miejsce. Mój teammate, który miał mega, mega pecha. No na koniec tam gdzieś grę mu troszkę przycięło. Później zespinował, zakończył w bandzie i zamiast dobrych punktów mieć, no to skończy niestety poza punktami. Więc niestety znowu tutaj mega pech dla niego. No i cóż, tak wyglądała Imola w moim wykonaniu. Mam nadzieję, że się podobało. Ja ogólnie byłem zadowolony. Dużo się działo, dużo było walki, dużo ścigania. No i cóż, dzięki za oglądanie i do zobaczenia za tydzień. Hej. Dobra.